Według serwisu gov.pl w Suwałkach wykonano do tej pory nieco ponad 8400 szczepień, przy czym 3133 osoby dostały po dwie dawki wakcyny. Od początku wdrożenia szczepionki przeciwko COVID-19 w powiecie ziemskim preparat podano blisko 2000 razy, przy czym podwójną iniekcję dostało niespełna 760 osób. W skali województwa rekordową liczbę szczepień wykonano w Białymstoku. Tam podano mieszkańcom blisko 68 700 dawek, a po dwie szczepionki dostało ponad 21 000 mieszkańców. W skali kraju wykonano ponad 5 milionów iniekcji. Odnotowano 5100 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jak obliczyliśmy, tak zwany NOP wystąpił dotąd po podaniu jednej na 1000 iniekcji. W Suwałkach funkcjonuje aktualnie 13 punktów szczepień.